klimat. Na całym świecie istnieje około 43 tysięcy gatunków ślimaków. Ślimaki są prawie całkowicie ślepe i nie mają żadnego mechanizmu słyszenia dźwięków, ale mają za to świetny zmysł węchu. Ślimaki nie zmieniają muszli, gdy dorastają, tylko skorupa rośnie wraz z nimi, a wielkość skorupy odzwierciedla jego wiek. Czyli im większa skorupa, tym starszy ślimak. Posiadają one zarówno męskie, jak i żeńskie komórki rozrodcze. W rzeczywistości nie muszą łączyć się z innym ślimakiem, aby się rozmnażać. Możliwe jest samo zapłodnienie. Ślimaki lądowe oddychają przez płuca, a żyjące w wodach słodkich i w morzu wykorzystują skrzela do oddychania. Największym znanym ślimakiem lądowym jest afrykański ślimak olbrzymi, którego największy odnotowany okaz mierzył blisko 40 cm od pyska do ogona z muszlą o długości 27,5 cm. Zaś największym żywym gatunkiem ślimaka morskiego jest Syrinx arwanus, którego muszla może osiągnąć 90 cm długości, a waga sięga nawet 18 kg. Żywotność ślimaków zależy od tego, jakim dokładnie gatunkiem są i w jakim środowisku żyją. Większość z nich żyje od 5 do 8 lat, ale przy odrobinie szczęścia mogą dożyć nawet 25 lat. Nowo wyklute ślimaki mają delikatne skorupki i dojrzewają około 2 lat. Większość ślimaków ma tysiące mikroskopijnych struktur przypominających zęby. Śluz ślimaka ogrodowego jest używany do leczenia zmarszczek i blizn na skórze. To mit, że śluz ślimaka może powodować choroby u ludzi. Ślimaki często poruszają się po szlakach śluzowych innych ślimaków, aby poruszać się szybciej. Niektóre gatunki ślimaków pozostają w stanie hibernacji w chłodniejszych miesiącach roku. Pokrywają one swoje ciała cienką warstwą śluzu, co zapobiega ich wysychaniu. Ślimaki poruszają się dzięki skurczom mięśni nogi pokrytej śluzem. Są one jednymi z najwolniejszych zwierząt na naszej planecie. Poruszają się z prędkością od metra do kilku metrów na godzinę. Raz do roku kopią one mały dołek w wilgotnej ziemi i składają tam około 100 białych jaj. Naturalne drapieżniki ślimaków lądowych to chrząszcze, szczury, myszy, żółwie, salamandry i niektóre ptaki. Ślimaki lądowe lubią jeść roślinność, grzyby czy glony. W sposób naturalny gromadzą się na polach i obszarach trawiastych. Ślimak jest przysmakiem w kuchni francuskiej. W niektórych miejscach ludzie jedzą jajka ślimaków i nazywają je białym kawiorem. Ślimak szyszkowaty morski jest jednym z najbardziej śmiercionośnych stworzeń na świecie. Jednym ukłuciem zdolny jest do spowodowania śmierci. Jak większość żywych stworzeń, zarówno lądowe, jak i wodne gatunki ślimaków muszą pić wodę, aby przeżyć. Ślimaki nie mają kręgosłupa. Kiedy czują się zagrożone, zazwyczaj wycofują się do swojej skorupy, aby się chronić. Gatunki morskie pobierają słoną wodę podczas żerowania, ale mają mechanizm wydalniczy, który eliminuje nadmierne ilości soli, które spożywają. Ślimaki potrafią zlokalizować jedzenie nawet z kilku metrów, co dla zwierzęcia o tak maleńkich wymiarach jest dość dużą odległością. Ślimaki nie lubią światła słonecznego, dlatego w pochmurne dni można się o nich dowiedzieć więcej. Dzięki za obejrzenie odcinka. Jeśli zostawisz łapkę i suba, bardzo pomożesz mi rozwinąć ten kanał. Wszystkiego dobrego.